na biegu. I zostały mi koszulki, no i dostałem. No, to będziemy. W tamtym roku medal dostałem, ale też się tak wprosiłem trochę, ale. Dobrze. To będziemy reklamować. To się chwali, no. Właśnie. Panią też dokumentuję. Dobre. Jak pani będzie spotkanie, kiedy jeszcze z panią, nie wiadomo. Aha, pani książka, o, pani tu. Nie ma pani tutaj autograf, mówiłem, że czemu pani nie dała. Pan wczoraj oglądał i mówi, a dlaczego. Właśnie. Pani autografu nie ma. Autorka nie podpisała. No ale pani musi usiąść, bo na stojąco tak pani będzie tam. Tam jest. Możemy, tylko, tak specjalny gości się na stojąco nie przyjmuje. Ja tam, tak, bo inne są tam, a ta jest nie podpisana. Któraś tam ma. Podpisana, no. Któraś tam ma, nie tak, tylko tak, podpisana, ale dedykacja. No. Ale tutaj to proszę. Tylko na. No może, no, może być dedykacja też. Na czytelniku wypożyczalnym dla dorosłych. O tak, o. No właśnie. O. Ale pismo. No, to trudno, no. Każdy ma jakieś pismo. Okulary pani nie ubrała. Nie, bo pani woli tak. Czytelników. Ja nie używam. Dla szanownych czytelników. No fajnie, będziemy mieć z dedykacją. Ja kiedyś będę zrobię taką wystawę, dedykacje autorskie. No właśnie. I wtedy. Wtedy będzie książki z dedykacjami tak, różne. Tak, będziemy, to jest też cenne takie. Tak, tak. Różne, ale ja tu przypomniałem wczoraj pani, że nie ma. Ale nie to, no, ale w innej mam. No, bo pisać. Nie zawsze pani chciała. To. A bo tu jest jeszcze jedna. A tam to pani Wiśniewskiej. To nie, to pani Wiśniewskiej. A to pani. To aha, bo to było inna. Aha, to tak, inna to było. Tak, inna to pani. Tak. To pani Wiśniewska też ma. Też mamy z dedykacją. Wczorajszą datę. No, no dzisiaj proszę, może być dzisiejsza. No, 16, nie będzie 16 października, to była akurat rocznica. 2018. O, super. To pani odwiedza często bibliotekę, tak? No, teraz dzięki, tak, dziękuję. Jak się uda. No pani jest czytelniczką. No, czytelniczką, pisarką. Ale teraz pisarką, w cudzysłowie. No jak no. Książek parę napisała. Licznych książek. A powiem wielkiej tajemnicy. A w Bochni nie ma tajemnic. Bo w Bochni to leci lotem ptaka. Zaczęłam pisać znowu coś tam. Kolejną? No, nie wiem, co z tego wyniknie i w którym momencie stanę. Najważniejszy jest cel. Tak, ja mam cel. No, mam cel. No właśnie. Ktoś mi się pytał, co pani taka smutna, pani Elu? Proszę? Ani się pani nie uśmiechnie, ani się pani nie włączy w rozmowę. Zapracowana. Ktoś mnie się pytał, a ja mówię, to co robię z czysto pobudek egoistycznych. Po prostu, żeby żyć, trzeba mieć cel. Tym celem moim jest pisanie i malowanie. A to, że chcę się podzielić z innymi, to już jest druga sprawa. No. To też ktoś jest. Chce, to dobrze, a nie chce, to nie. Oczywiście. To nie.